do tego. Do bierzesz cuda? Oczywiście. Jakie na przykład? Zdarzają się bez przerwy. Mianowicie, daj jakiś przykład. Na przykład jak budowałam dom i nie było gwoździ i nie było oświetlenia, to sobie pomyślałam, Panie Boże, co ja mogę? I sobie pomyślałam, światła nie załatwię, mogę załatwić gwoździe. Udałam się piechotą 2,5 kilometra po gwoździe 12-calowe, jeśli to jest 12 cali. Oczywiście, że wiem. Ja wiem, że dwa to jest tyle, nie? Nie, więc nie, to nie jest inna miara. Kupiłam te gwoździe, wyszłam na szosę, stanęłam, zatrzymał się samochód. W samochodzie była moja koleżanka w ciąży, która powinna wtedy karmić pozostałą trójkę dzieci. Powiedziała, Boże, Kasiu, to ja cię podwiozę, tylko uważaj, gwoździe wrzuć na tylne siedzenie, bo tam lampę wiozę. Była to lampa stadionowa 15 tysięcy watt. Przez 3 dni miałam światło na budowie. To jest cud. To jest cud? To jest cud. Aha. Nie?